Cmentarz przy ulicy Bakałarzewskiej otwarto 201 lat temu. 53 lata później na jego terenie stanęła neogotycka kaplica zaprojektowana przez Karola Majerskiego. Przez dwa stulecia na jego terenie miejsce spoczynku znalazły tysiące osób. Z czasem nekropolia się rozrosła, ale wciąż w jej najstarszej części znajdujemy nagrobki o wartości artystycznej. Ich stan zazwyczaj pozostawia wiele do życzenia. Ośrodki na renowację najstarszych i najcenniejszych nagrobków od wielu lat zabiegają wolontariusze akcji katolickiej działającej przy parafii świętego Aleksandra. Ubiegły rok z uwagi na obostrzenia związane z pandemią nie był łaskawy. Niemożliwe było zorganizowanie dorocznej kwesty pieniędzy, z których finansowane są prace renowacyjne. W tym roku na cmentarzu przy Bakałarzewskiej znowu spotkamy kwestujących. Dzięki ich dorocznemu wolontariatowi udało się już ocalić około 20 starych nagrobków. W tym roku możemy działania wesprzeć kolejny raz. W imieniu wszystkich zaangażowanych w ratowanie perełek najstarszej suwalskiej nekropolii prosimy o włączenie się do zbiórki i wsparcie parafii w tym niełatwym dziele.